Witajcie moi kochani. Jakiś czas temu na kanale pojawił się filmik pokazujący nagrobek braci Niekrasz na cmentarzu Kula w Częstochowie. Oczywiście filmik podlinkuję w opisie, także zerknijcie, jeszcze tamtego filmu nie widzieliście jakimś sposobem. A dzisiaj chcę wam opowiedzieć o jednym z braci Niekrasz, czyli o Remigiuszu. Będę się opierała na książce pod tytułem Odeszli na wieczną wartę pod redakcją Edwarda Szóstaka. Remigiusz Niekrasz urodził się 1 maja 1898 roku w Zajączkowicach w powiecie opatowskim. Był synem Wincentego Stefana i Jadwigi z Jastrzębskich. Miał brata Stefana, ale o nim opowiem kiedyś w innym filmiku kilka słów. Dzisiaj skupię się na Remigiuszu. Remigiusz uczęszczał do Gimnazjum Polskiego Gustawa Kosimińskiego w Częstochowie. Był członkiem pierwszej drużyny skautowej imienia Waleriana Łukasińskiego. W 1914 roku wstąpił do 5. Pułku Piechoty Legionów Polski i był dwukrotnie ranny. Z powodu ran, a także z powodu ogólnego wyczerpania fizycznego został przez dowódców odesłany do Częstochowy. W 1917 roku kończył z wyróżnieniem gimnazjum i podjął studia na Politechnice Lwowskiej. W tym czasie był członkiem Straży Kresowej i Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1918 roku przeniósł się do Warszawy na Wydział Inżynierii Lądowej na tamtejszej Politechnice. W listopadzie 1918 roku jako ochotnik Legii Akademickiej wyruszył na front ukraiński. Brał udział w obronie Lwowa, a także w wojnie polsko-bolszewickiej. Zginął 7 czerwca 1919 roku pod wsią Perekalię na Polesiu, dowodząc patrolem konnym i został pochowany w Pińsku. W październiku 1919 roku jego ciało zostało sprowadzone do Częstochowy. Pochowano go na cmentarzu Kule w Częstochowie bardzo uroczyście 19 października 1919 roku. I na tym samym cmentarzu na pomniku Częstochowa synom swoim znajduje się wykute jego nazwisko. Został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Walecznych. W czasie zaduszek harcerskich jego nazwisko jest również wymieniane w Częstochowie.